Panie i panowie, jesteśmy OKO Press. OKO to po polsku I. Od 2016 roku mamy oko na to, co dzieje się w Unii Europejskiej, na świecie, a przede wszystkim w Polsce. Nasz kraj przechodzi ciężką próbę rządów populistycznej prawicy, która odwołuje się do najgorszych nacjonalistycznych tradycji. Jako dziennikarze sprawdzamy, czy nie jesteśmy oszukiwani przez władzę. Wyciągamy na jaw to, co chcieliby ukryć. Jesteśmy medium obywatelskim. Dajemy głos wszelkim inicjatywom społecznym, którym bliskie, tak jak nam, są wartości demokracji konstytucyjnej, prawdy i transparentności, praw człowieka i obywatela, w tym równości kobiet i mężczyzn i równych praw osób LGBT, a także praw zwierząt, ochrony środowiska i obrony globu przed zmianami klimatycznymi. Jesteśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy nagrodę. Ale jest nam też trochę głupio, bo wiemy, że inni nominowani w Hongkongu, Wenezueli i Burundi działają w znacznie trudniejszych warunkach. Podziwiamy waszą, przyjaciele, odwagę, determinację i jakość pracy. Kaczyński to nie Maduro, Nkurunziza, Putin czy Erdoğan. Choć najwyraźniej się nimi inspiruje. Nie jesteśmy jeszcze dyktaturą, choć blisko nam do tak zwanej wyborczej autokracji, gdzie poza wyborami inne narzędzia kontroli władzy są niszczone. Odbieramy tę nagrodę jako ogromny zaszczyt, a zarazem jako dowód na to, że świat interesuje się tym, co się dzieje w Polsce. I słusznie, bo wirus w jednym kraju Unii Europejskiej rozprzestrzeni się dalej. Zresztą nie ma już państw niezainfekowanych. Opinia, że Polska i Węgry nie są istotne, bo to jakaś Europa Wschodnia, jest wyrazem krótkowzrocznej arogancji. Index of Censorship jest tą organizacją, która nie pozwala nam uciszyć sumień. Stajemy w wielu miejscach świata zagrożeni przez polityczną przemoc, łamanie praw, falą autorytarnego prawicowego populizmu. Bronią społeczeństwa obywatelskiego jest prawda. Pandemia pokazała, że prawda jest tym ważniejsza, bo naruszenie poczucia bezpieczeństwa może prowadzić do masowej ucieczki od wolności. Ale katastrofy i kryzysy wydobywają także to, co najlepsze i zmieniają świat. Także kryzys o nazwie COVID-19 może nam wyjść na lepsze. Obiecujemy dalszą walkę z antydemokratycznym wirusem, który opanowuje świat. Mamy do dyspozycji skromny środek, słowo, ale jak mówił Wacław Havel, taka zawsze była i jest siła bezsilnych. Wierzymy, że zagrożenie przeminie, zarówno epidemiologiczne, jak i polityczne. Obudzimy się w zdrowszym świecie. Pomóżcie nam działać dalej. Czytajcie i wspierajcie OKO Press. Dziękujemy za nagrodę.